Cześć, to Bałka z Majcy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać takie równanie trygonometryczne. Jest to równanie, które było zadane w maju 2019 roku na maturze rozszerzonej. Od czego zaczniemy? Po pierwsze, widzimy tutaj dodawanie dwóch sinusów. Spróbujmy zastosować wzór na sinus alfa plus sinus beta. Jeżeli nie pamiętacie tego wzoru, to możecie go znaleźć w tablicach matematycznych na maturze. To jest 2 sinus alfa plus beta przez 2, kosinus alfa minus beta przez 2. Zobaczmy, co mamy. Kosinusa tutaj przepisuję, czyli kosinus x, a tutaj 2 sinus i dodaję ten kąt plus ten i dzielę przez 2. Czyli będzie pi trzecich się skróci, 2x przez 2, czyli x. I kosinus odejmuję to minus to i dzielę przez 2, czyli będzie kosinus x minus pi trzecich minus x, czyli x się kasują, minus pi trzecich, czyli będzie minus 2 trzecie pi i jeszcze to dzielę przez 2, równa się 1 druga sinus x. Ok, zobaczmy, co to jest kosinus minus pi trzecich. Kosinus minus pi trzecich to jest to samo, co kosinus pi trzecich, bo kosinus jest funkcją parzystą, mówimy, że kosinus z 1 minus. Kosinus 60 stopni to jest 1 druga. Czyli tutaj mam 1 drugą, skróciła mi się dwójki, czyli z lewej strony mam sinus x razy kosinus x, a z prawej strony równa się 1 druga sinus x. Ok, i teraz tak, możecie myśleć, aha, no to podzielimy przez sinus x, ale tak, nie robimy, a większość z Was tak właśnie by to zrobiła. Może nie większość, ale wielu z Was by tak zrobiło. Dlaczego tak nie możemy zrobić? Dlaczego nie mogę podzielić przez sinusa? Dlatego, że nie wiem, czy sinus nie jest 0. Jeżeli bym wcześniej założyła, że sinus jest równa 0, to ok, mogę tu podzielić, ale tego nie wiem. Jeżeli to zrobicie, czyli jeżeli tutaj podzielicie przez sinus x, to tracicie niestety jedno rozwiązanie i punkty na maturze. Co zatem zrobić? Nie dzielić, czyli nie dzielimy w takich równaniach, tylko przenosimy wszystko na lewą stronę i wyciągamy przednawias. Przednawias sinus x, a tutaj kosinus x minus 1 druga równa się 0. Sinus x zatem musi być 0 lub kosinus x musi być 1 drugą. No to gdzie sinus jest 0? Sinus jest 0, no to przypominamy sobie wykres sinusa, że on wyglądał tak, zerował się w 0, pi, co k pi. Czyli gdy x jest równe k pi, a k należy do całkowitych. Gdzie kosinus jest równe 1 druga? No to tutaj rysowałam sinus x, teraz narysuję kosinus x. Minus pi drugich i tak dalej, czyli y równa się kosinus x, to tak na szybko narysowaliśmy. I teraz tak, kosinus x równe 1 druga, czyli z pierwszej ćwiartki, gdzie kosinus był równy 1 druga? No w pi trzecich, tak? Pi trzecich plus okres 2k pi lub z czwartej ćwiartki, czyli minus alfa 0, czyli x jest równe minus pi trzecich plus 2k pi i k należy do całkowitych, a tutaj już napisaliśmy, czyli będzie k pi, pi trzecich plus 2k pi i minus pi trzecich plus 2k pi. Zauważcie, że tutaj nie napisaliśmy, że na przykład x ma być jakiegoś przedziału od 0 do 2 pi. Gdyby był taki przedział, czyli gdybyśmy mieli rozwiązać tutaj na przykład dla x należącego od 0 do 2 pi, to wtedy nie zostawiamy w tej postaci, tylko szukamy takich k, żeby wpadać do naszego przedziału. I na przykład pierwsze rozwiązanie, x równa się k pi. To tak, dla k równego 0 jesteśmy, czyli tu by było wtedy takie rozwiązanie. 0, później dla k równego 1 to jest pi, też jest w tym przedziale, czyli byśmy pisali. Dla k równego 2, 2 pi jest w tym przedziale, czyli tutaj za k wstawiam kolejne liczby całkowite. Zaczęłam od 0, idę w prawo, już dla 3 pi tutaj nie wpadam. Dla minus 1 minus pi nie jest w tym przedziale, czyli bym nie wypisywała. Teraz idziemy tutaj. Pi trzecich, dla k równego 0, pi trzecich jest w tym przedziale. Dla k równego 1 mam pi trzecich plus 2 pi, to już jestem poza. Dla minus 1
Mam liczbę ujemną, czyli jestem poza tym przedziałem. I teraz dla minus pi trzecich. Minus pi trzecich plus 0, no to nie wpadam. Gdy k jest równe 1, to mam 2 pi minus pi trzecich, czyli wpadam. Czyli 2 pi minus pi trzecich, czyli 2 minus 1 trzecia, czyli 1 i 2 trzecie, czyli 5 trzecich pi tutaj wpada. I kolejna liczba całkowita, jak wstawię ją za k, to już nam nie wpada. Czyli wtedy, zobaczcie, czyli jeżeli nie miałam tego przedziału, to to było moje rozwiązanie i k należy do całkowitych, tak? Jeżeli x na przykład ma być z przedziału od 0 do 2 pi, to z tych wszystkich rozwiązań, które mam, muszę wybrać te rozwiązania, które wpadły do naszego przedziału. I to by było tutaj 5 takich możliwości. 0, pi, 2 pi, pi trzecich i 5 trzecich pi.